Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie haul. Haul z wyprzedaży. Kupiłam strasznie dużo rzeczy, ale tym razem po prostu postanowiłam kupić więcej rzeczy niż normalnie kupuję na wyprzedażach, bo po prostu musiałam dużo rzeczy ostatnio wyrzucać z szafy, bo po prostu były na mnie już niedobre, już po prostu jakość ich nie była taka bardzo trwała i po prostu tak mój styl trochę się też zmienił, więc musiałam trochę nowych rzeczy kupić. Kupiłam wiele podstawowych rzeczy z różnych sklepów. Niektóre rzeczy nie są tak naprawdę z wyprzedaży, ale z takiej promocji, która zrobił H&M przed właśnie wyprzedażami. U nas wyprzedaże zaczynają się normalnie w drugim tygodniu, tak. Normalnie w drugim tygodniu stycznia i trwają aż do początku marca w tym roku, czyli 2 miesiące. Oczywiście część tych wyprzedaży jest coraz mniejsza, dopóki się idzie coraz bliżej właśnie marca, ale no, wyboru miałam dużo. To wszystko, co widzicie, to zrobiłam zakupy online i kupiłam rzeczy z New Looka, już to było tuż przed, po świętach, w Zalando, czyli różne marki, i H&M i Stradivarius chyba, tak, to chyba to wszystko. Będą różne rzeczy, będą buty, będzie akcesoria i tak naprawdę no, dużo rzeczy będzie, ale są niektóre rzeczy, które naprawdę potrzebowałam. A sklep jest jeszcze jeden, który nazywa się OVS, OVS, u nas po włosku, który jest taki sieciówkowy włoski sklep dobrej jakości, takiej średniej dobrej jakości. Więc tak, dużo przed nami. Haul będzie wyglądał tak trochę inaczej niż zwykle, bo postanowiłam sobie Wam nie pokazać tam tutaj machać tymi rzeczami, tylko pokazać je Wam, jak ja w nich wyglądam po prostu, bo może to Wam pomóc po prostu, jeżeli coś Wam się spodoba na przykład. I żebyście się nie pytali później, to ja mam rozmiar europejski, rozmiar 38, czyli brytyjski rozmiar 10. I w takich rozmiarach właśnie kupiłam rzeczy. Jeżeli jest coś, ale chyba nic nie ma w dziwnym rozmiarze, rozmiaru, to Wam opowiem, jak będziecie oglądać właśnie moje look, jak wyglądałam, jak wyglądam w nich, ale tak mi się wydaje, że wszystko jest w normalnej, w normalnych rozmiarach po prostu. I co do buty, to buty mam w rozmiarze 39, więc taki normalny tutaj rozmiar po prostu, chyba jeden z najpopularniejszych tutaj we Włoszech. Więc tak, przechodzę od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ten sweter, co mam na sobie, który jest ze Stradivariusa. On jest bardzo, bardzo fajny w dotyku. Ja go bardzo lubię, w takim kolorze karmelowym. Bardzo, bardzo fajny jest. Noszę go już bardzo dużo. Znaczy, dużo już go wynosiłam, ale on jest taki fajny. I po prostu taki miękki i fajnie się komponuje ze wszystkimi, z jeansami, jak właśnie widzicie w tym filmiku. Jeansy też są nowe, jeansy są z firmy OVS, OVS. Ten sweter też się bardzo dobrze komponuje właśnie na przykład z spódnicą czy na sukience i takie rzeczy. Drugą rzecz, którą Wam zaprezentuję, to jest znowu sweter, znowu z wysokim tutaj
kołnierzem. Sweter podchodzi z New Looka. Jest bardzo, bardzo ciepły, bardzo, bardzo miękki. Już używałam go bardzo dużo razy, bo jest bardzo fajny po prostu. Bardzo mi się podoba, jak się skomponuje z różnymi rzeczami, które zakładam. Więc po prostu mi się bardzo spodoba. A dalej, to też z New Looka, to zaprezentuję Wam bargain. Moja wielka okazja tych wyprzedaży to jest ten właśnie różowy płaszcz, też z New Looka, jak już mówiłam. Jest płaszcz w stylu boyfriend, czyli w kroju dłuższego blazera, tak naprawdę ma dwa guziki, kieszenia i właśnie jest w takim fuksiowym prawie kolorze, jest taki różowo, trochę pomarańczy jest w nim, ale to, co jest tak naprawdę najlepsze właśnie w tym płaszczu, jest fakt, że zapłaciłam za niego całe 5 funtów po prostu, więc bardzo taki fajny zakup. Kolejny zakup, który bardzo chciałam Wam pokazać, to jest taka kamizelko-bluzka, taka właśnie żółta, tylko że ona właśnie, jak widzicie, ona się gniecie strasznie i ona ma właśnie taki wzór w takie balerynki. Jak widzicie, mam na sobie dżinsy. Dżinsy wyglądają na takie same, ale są tylko podobne do tych, co wcześniej żeście widzieli. Dżinsy są też z OVS, OVS. A bluzka bardzo fajna, taka trochę ala chińskiej, ala japonki, jest z H&M, też kupiona na promocji, nie na przecenie. Tutaj, jak Wam tu właśnie pokazałam, z tyłu mam zamek i ona właśnie jest taka trochę króciutka, ale właśnie bardzo fajna. Ale najładniejszy zakup moich wyprzedaży w tym roku to jest właśnie ten płaszcz, który teraz widzicie. Płaszcz jest z firmy Vero Moda. Ja go kupiłam w Zalando. On ma nawet chyba 30% wełny w środku, więc wow, po prostu. I jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo, nie jest aż bardzo miękki, ale jest bardzo, jest ciepły. Teraz u nas dochodzi zima i już nie jest taki dobry na zimę, ale tak na lekką zimę jest fajny. On ma właśnie te 4 guziki i potem się rozwiązuje właśnie, jak zaraz zobaczycie, o. Ma kieszenie i właśnie można się opatulić dobrze. Jest trochę szlafrokowaty, jak się mówi, ale jest bardzo, bardzo fajny i od bardzo dawna marzyłam o właśnie takim płaszczu w takim kamelowym kolorze. Po prostu hit mojego sezonu. Tutaj się wygłupiam, jak zwykle, bo biała bluzka na białej ścianie to niedobry pomysł, ale to jest właśnie bluzka, bluza tak naprawdę z H&M. Żeby wyglądać tak bardziej na dorosłej osoby, to zakupiłam właśnie do tej bluzy taki żakiet. On jest z firmy Only i on się nie zamyka, ma kieszenie w obu stron i jest właśnie w takim astetycznym, jak się mówi, nie wiem, jak się to mówi, wzorem i jest to bardzo fajne, jest to ciepła, wygląda na taką normalną, ale ona jest taka trochę wełniana, więc bardzo ciepła, fajna. Myślę, że fajnie się skomponuje. I oczywiście, jak już Wam mówiłam, to nie mogło zabraknąć butów.
buty też, które zaraz Wam zobaczycie, kupiłam na Zalando taki, taki jakiś żakiet. Żakiet, jak już mówiłam, jest z firmy Only. Buty, które teraz zobaczycie, są z firmy Kiomi. Oczywiście ja normalnie zakładam skarpetek do tego, ale żeby nakręcić filmika, to nie założyłam, bo i tak to był pierwszy raz, który ich zakładałam na więcej niż 2 sekundy. I są takie właśnie botki. W brązowe, takie trochę karmelowe i one mają taki mały obcas, 5-centymetrowy, ale właśnie chciałam takich botek mieć, żeby je zakładać tak na co dzień i myślę, że taki strój będzie super na jesień też. O, tak się prezentują właśnie z bliska moje buty. Nowe, właśnie moje nowe botki. One są bardzo wygodne, wyglądają na takie ciężkie trochę, ale naprawdę nie są ciężkie, są bardzo, bardzo fajne. Dalej przechodzimy do następnej bluzy. Ta bluza w kratę przechodzi ze Stradivariusa. Nic specjalnego, po prostu bluza, taka w kratę, taka fajna, ona mi się bardzo podoba, taką miałam już jedną bluzę w kratę, chciałam właśnie jakiś inny kolor i ona właśnie ma trochę tego żółtego w środku, który mi się bardzo podoba. Kolejny zakup z wyprzedaży z New Looka, który komponuje się dobrze z tym outfitem, to jest poncho. Poncho też był w bardzo dobrej cenie, bo zapłaciłam za niego 12 funtów i jest taki w takim właśnie kamylowym kolorze, taki beżowy kolor. On jest trochę zagnieciony, przepraszam, ale po prostu nie mogę tego prasować, bo on jest wełniany, więc nie wiem, jak za bardzo to zrobić. Można się w nim opatulić. Myślę też, że będzie bardzo dobry na przyszłą jesień, albo jak będzie koniec zimy, ale wiosna jeszcze nie pokaże się szybko. A do tego zakładam też torebeczkę. No, torebeczka też nowa, też z zakupów z wyprzedaży, bo kupiłam ją w Stradivariusie. Po prostu potrzebowałam parę nowych, małych torebek, bo niektóre mi się po prostu zepsuły i nie było warto je po prostu zreperować, więc taka mała torebeczka brązowa. Kolejna tutaj bluza. Ja w tym momencie właśnie kłócę się z tą bluzą. Bluza jest taka trochę dłuższa. Myślę, że nie jest zła jako krój, bo można ją wkładać do jeansów czy na przykład do spódnic. Jest to bluza taka właśnie dłuższa. On ma takie kokardki narysowane, zaraz później ją zobaczycie z bliska i też przychodzi właśnie z H&M, właśnie kupiłam ją przed wyprzedawami, ale właśnie na promocji. I do tego postanowiłam kupić sweter po prostu. Ja bardzo lubię zakładać kamizelki i na nie swetry, więc postanowiłam kupić taki, chciałam po prostu czarny sweter, taki, który można używać tak bardziej na co dzień, ale chciałam coś nowego, więc postanowiłam kupić taki sweter w takim wzorze. Wzór są właśnie takie usta czerwone, takie lakierowane, dodawane, to są, one są szyte właśnie, później zobaczycie tego z bliska, bo właśnie lubię tak mieć bluzę, sweter i pod to, żeby właśnie było widać tej bluzy. I jak zwykle na mnie są wszystkie rękawy bardzo długie i na swetry i w bluzach, więc tutaj podwijam sobie rękawy, jak ja to zwykle robię.
I właśnie tak wygląda z bliska sweter, tak wyglądają te chusteczka. One są bardzo fajne, takie wyglądają jakby były plastikowe, takie fajne, wyszywane. Fajne i właśnie też z bliska pokazuję Wam wzór tej bluzy. Do tego założyłam tutaj w outficie nową torbę. Torba też jest ze Stradivariusa. Ona jest mała, ale jest bardzo pojemna. Tutaj też miałam taki sam problem, że po prostu zepsuła mi się jedna torba czerwona, którą normalnie używałam i potrzebowałam taką małą torebeczkę, którą mi ją zastępniła. A właśnie z myślą o tej bluzy kupiłam też taki naszyjnik. Naszyjnik jest z firmy OVS, OVS i niedrogo kosztował, bo całe 12 euro. Kolejnie to zaprezentuję kolejny Wam sweter. Tutaj dużo jest swetrów właśnie w tym filmie. Sweter był kupiony w Zalando. Jest z firmy Topshop. Jest w takim grey caracol i od dawna, bardzo dawna mi się marzył właśnie taki sweter w takim kolorze właśnie, bo go kiedyś miałam i po prostu musiałam wyrzucić i chciałam nowy w takim samym kolorze. I tutaj kolejny i ostatni sweter, który Wam zaprezentuję. Sweter jest z Vermody, jest granatowy, jak widzicie. On ma taki wyższy tutaj kołnierz, jest taki trochę krótszy, ale myślę, że bardzo, bardzo fajny. I ostatni mój przyjaciel właśnie tych wyprzedaży to jest ta wielka szarfa po prostu. To jest koc po prostu, jest wielki, kupiony w Stradivariusie. Ja go bardzo, bardzo lubię, można się nim opatulić. Jest bardzo ciepły, bardzo fajny, miękki w dotyku też. Tyle razy tego powiedziałam w tym filmiku, że daj spokój, ale po prostu właśnie jak widzicie jest naprawdę wielki, można się nim opatulić, więc można też go używać jako poncho, ale ja po prostu kupiłam go jako szalik, normalny szalik, wielki szalik, ciepły i myślę, że on jest bardzo, bardzo fajny. Co Wy na to? Przedostatni zakup, który Wam pokazuję, to są buty. Nowe buty ze Stradivariusa, jak widzicie z firmy. Są takie tenisówki w burgundowym kolorze. Po prostu potrzebowałam takiej tenisówki, które mogę używać tak na co dzień i żeby właśnie były w takim bardziej jesiennym, zimowym kolorze. Więc taki kupiłam. I ostatni zakup, który Wam pokazuję, to jest zegarek, bo mi się wszystkie zegarki zepsuły i kupiłam właśnie taki zegarek w Zalando i jest to z firmy New Look. Więc kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że haul w takim sposobie Wam się podoba. Mam nadzieję, że tak, bo jakoś mi się tak podobało tego nakręcić, nawet jeżeli było to bardzo męczące. Nie, no, żartuję, ale zmienić tak dużo rzeczy na sobie to czasami może być takie trochę męczące, ale się dobrze w tym bawiłam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja już się z Wami żegnam. Jak zwykle ściskam, całuję, a my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa, pa!